Katarzyna Glinka uwielbia jeździć na nartach. Radosnymi chwilami z zimowych wyjazdów dzieli się chętnie z fanami. Tym razem opublikowała na Instagramie zdjęcie ze stoku z narzeczonym. To ich pierwsza wspólna fotografia. Katarzyna Glinka nie ukrywa, że jedną z jej największych pasji jest jazda na nartach. W mediach społecznościowych często publikuje zdjęcia z różnych stoków. W tym sezonie gwiazda Barw Szczęścia odwiedziła M. Inaczej włoskie Dolomity, a także rodzime Tatry i Sudety. Pod koniec narciarskiego sezonu aktorka wybrała się wraz ze swoim narzeczonym do Francji. Co ciekawe, będąc w Alpach, Katarzyna Glinka opublikowała na Instagramie zdjęcie z ukochanym. Do tej pory nie pokazywała go w mediach społecznościowych. Katarzyna Glinka na pierwszym wspólnym zdjęciu z narzeczonym. Katarzyna Glinka jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie aktorki jej fani mogą zobaczyć zarówno fotografie z planów zdjęciowych, jak i oficjalnych gali teatralnych premier. O jej życiu prywatnym nie wiedzą dużo. Czasem jednak celebrytka robi wyjątek. Tak też stało się i tym razem. Na Instagramie opublikowała kilka zdjęć z zimowego urlopu. Na większości z nich pozowała sama. Jednak jedno zdjęcie mogło zaskoczyć fanów serialowej Kasi Górki. Pokazała ona bowiem na nim swojego narzeczonego, Jarosława Bienieckiego. Pod romantycznym zdjęciem napisała: "To nasze pierwsze wspólne zdjęcie, które zdecydowałam się opublikować. Tyle radości i szczęścia udało się na nim zatrzymać, że postanowiłam się z wami podzielić. Śmiało mogę to powiedzieć, jestem szczęściarą. Pięknej niedzieli i radości na co dzień wam życzę." Fani aktorki nie kryli zachwytu. Piękne zdjęcie, i niech trwa jak najdłużej, cudne zdjęcie, super fotka. Cieszę się z tobą Kasiu, szczęście bije na odległość, pięknie wyglądacie, piękna z was para, pisali w komentarzach. Katarzyna Glinka podkreśliła w poście, że jest to pierwsze jej zdjęcie z narzeczonym, które opublikowała. Nie jest to jednak jedyne zdjęcie pary, które fani mogli znaleźć w internecie. Narzeczony aktorki wstawił kilka na swoim Instagramie. Internauci mogli wcześniej zobaczyć ich zdjęcie z wyjazdu na Kaukaz, a także wyjątkowego świętowania rocznicy związku. Bieniecki podarował wtedy aktorce 183 róże z okazji 183 dni, które upłynęły od pierwszej randki. Opublikował również zdjęcie z ostatniego wyjazdu w Alpy. Widać, że para jest w doskonałym nastroju. Aktywny wypoczynek i narzeczeństwo im służy.